Siemano, witam was, kolejny odcinek Wiedźmi 3 Dziki Kong. Kontynuujemy sobie naszą przygodę Krew i Wino. Nowy świat przed nami, będziemy odkrywać świat baśniowy. Będzie się działo, jest tu sporo naprawdę ciekawych interakcji przed nami. Możecie zostawić lajka na dobry początek. Już widzę, że przed nami są króliki z pieprzonymi tymi rogami. Mało to naturalnie wygląda, ale są takie. Chciałem tutaj jeszcze zwiedzić, co tu się może dzieje na tyłach tego naszego świata, bo tutaj też prowadzi nas jakaś dróżka. I może tutaj być coś ciekawego, nigdy tutaj nie byłem. To są skrzaty jakieś. Chodźmy do tych skrzatów. I o ciekryńce. Z naszej szybkiej podróży? Nie, przeczytaj, wioska skrzatów. Patrzcie. Tego to na pewno nie widziałem, bo to jest w ogóle jakaś inna droga do tego miejsca, gdzie ja chcę się udać. Znaczy tam akurat nie miałem okazji być jeszcze ani razu. Przeskoczmy tutaj na tą stronę. Idźmy tą tajemniczą może ścieżką. Tajemną ścieżką. Tu jest jeszcze jakiś most. Możemy w sumie o niego zahaczyć? Chyba niekoniecznie. Nie mam jak tam skoczyć. No dobra, to idźmy bezpośrednio przed siebie i na pewno spotkamy wiele interesujących postaci, chyba że tędy jeszcze mostem pójdziemy. A można? Kurczę, no to jak mam okazję, szczerze mówiąc, pozwiedzać. O kurwa. Potwory nawet tutaj? Ojej, nie jestem odporny na niestety truciznę. To bardzo niedobra informacja jest. A to bardzo dobra jest, że posiadam na szczęście jaskółeczkę. No, ale nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie widzę, co robi potwór. Kurde, jakąś małą mu damage'u zadaję na 50 poziomie. Jakiś regen życia mam słaby? Coś mi tu kurde nie gra. Jakoś głośno jest gra? O kurde, ała. Dobra, chyba gituwa. Chyba, że to taka sugestia gry, żebym... Zaraza. To ma być plac zabaw dla dwóch małych dziewczynek? Coś tu nie gra. No właśnie. To samo chciałem powiedzieć. Coś tu mi ewidentnie kurczę nie gra. No poszliśmy bardzo alternatywną, że tak powiem, drogą. Możemy się chyba cofnąć i pójść inną drogą. Albo. Chyba jesteśmy na miejscu, więc. Zła wiedźma, no to zgaduję, że to jest ta wiedźma, co tam gotowała tego kidosy, a wcześniej tuczyła. Jaś i Małgosia? Tak mi się wydaje. Zostaw mój piec, złotko, bo się pogniewamy. To sama go otwórz. A to kto? Zbłąkany podróżnik? Nie powinno cię tu być, kochaniutki. Stary, jesteś blady, chudy. Ale nic się nie bój. Dodam trochę przypraw i zrobię z ciebie smakowity kozek. O kurwa, ale manohala. A, czyli potwory tylko i wyłącznie mnie atakują. Pewnie na takiej zasadzie to działa. Bardzo nie... O kurwa, co jest gra... Co tu się odpierdala? Ty, to chyba błąd giereczki, nie powinno tam być. Co ja mam kurwa zrobić? O kurwa, boję się, bo ja nie mam niestety tego. Nie mam zbroi, która mi daje pierdolony regen. Znaczy regen, odporność na właśnie trucizny. Mam beznadziejną zbroję. Czy mam zbroję niby tą górną, ona mi daje w sumie tą odporność delikatną. Ale... Dam 50% powiedzmy z odporności. Kurczę, jak ją pokonać? O! Dostała ciosa. Znowu ciosa. Znowu ciosa. Dobra, dojazd. Ałaja. Kurde, ciekawy bosik. Zdecydowanie. Czy musimy w nią strzelać, ale nie wiem czy to tak. O kurwa, pantera. Nie wiem, w co powinniśmy bić, czy w
te jakby potwory, które... A przyzywa, czy... O kurczę. No wiem, że mi słabo idzie. Czy w potwory, czy w tego, w samą wiedźmę. Na dół. Ałaja, kurwa. Ty, no ona, nie da się jej strącić, może jakąś wiatr północy jej pierdolne. Nie, no nie ma sensu. Może bełty przebijające, może jakieś specyficzne bełty. No nie, no niestety. Oj! Kurde. Ty, tylko ja nie chcę celować, ja chcę, żeby ta gerwa strzela po prostu w nią. O, jest! Dojazd. Dojazd, dojazd, dojazd. Unik. Pyk. Dobra, uniki, uniki, żeby mnie zupką nie oblała. Oj! Oj. Nie wiem, czy też miotu nie byłoby fajnie rozwalić, ale z drugiej strony już, ona już HP nie ma, więc... Myślę, że nie ma co. O kurwa, combo. Spodziewałem się trochę łatwiejszego wyzwania. A może da się ją odczarować okiem na przykład. Nie wiem, jak to oko się nazywało. Nihantele czy coś takiego. Kurczę, może to nie byłby głupi pomysł, jakby okiem na nią tak najechać. O, chleba. Szybko, dojazd, dojazd, dojazd. Szybko, 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 kurwa. I miotła jeszcze, miotła. Co? Co to do cholery było? Zła wiedźma, widziałeś przecież. Gdzie ona ma klucz? Słuchaj, ja... Skąd wzięłaś broń? Księciu z bajki nie był już potrzebny. O, jest. Chciałem powiedzieć, że tego, że te takie w tle widać takie czasem, jakby nie wiem, to jakbyśmy byli zamknięci w takiej bańce i widać takie... Dziękuję. Nie wiem, jak to nazwać. Piekłaby mnie. Podobne jest to do filmu, który też był taki film, w którym takie coś było i w środku był jakiś zupełnie inny świat. Bawić? Nie, chcę tylko twoich fasolów. I to powoli się rozprzestrzeniało na całą planetę naszą. Fajny był ten film. Jakie znowu fasolki? Fasolki? Jakie znowu fasolki? Nie przerywaj, jeśli łaska. No, Jasiu? Co się z nimi stało? Sienna, ja... Wybacz, ale... Ale ja ich nie mam. Oj, coś kręcisz. Może się jednak pobawimy jak kiedyś, co? Na przykład w liska koło drogi. Nie ma rączki, nie ma nogi. Ale ja mówię prawdę! Przysięgam! Naprawdę przysięgam! Anarietta kazała jej pochować w różnych miejscach, żebyś nie mogła stąd wyjść. W jakich miejscach? Nie ma pojęcia, ale... Już wiem! Józio! Ten od wilków! On będzie wiedział. On zawsze wtyka nos w nie swojej sprawy. Oby tak było, Jasiu. Bo jak nie... Ach, ten Józio od wilków. Sobie porozmawiamy, rozumiesz? A teraz zmykaj. Ty, teraz sobie wyobraziłem. No dobra. A ty, co tu właściwie robisz? Właściwie jakbyś miał takich magów. Myślę, że ludzie by nie żyli w normalnych światach, tylko by sobie tworzyli swoje, jakby każdy tak, znaczy każdy by tak umiał. Generalnie jakbyś na przykład, jakbyś poprosił o świat, który mógłbyś wszystko robić i nie miałoby to konsekwencji, to prawdopodobnie byś chodził ciągle w tym świecie. To jest powalone. Przyszedłem cię uwolnić. Poszukuję utraconego dzieciństwa. Przyszedłem cię uwolnić. Miło z twojej strony, ale niepotrzebnie się fatygowałeś. Uwolnię się sama. Może tak, a może nie. W każdym razie z nie byłoby po co wychodzić. Na pewno będzie łatwiej. Chociaż pewnie po jakimś czasie by ci się znudziło. Żeby mi jej udzielić. Sama wszystko. Chodzi o Detlafa. Próbuję zmusić Annę Henriettę, żeby cię wypuścić. Ja bym sobie taki świat cyberpunka stworzył. Tak, tak. Taki w przyszłości z robotami, no, z Cisco. Ale nie fatygowałeś się tu, żeby zdać mi relacje z najnowszych wydarzeń, prawda? Więc przejdź do rzeczy. Czy to nie oczywiste? Proponuję sojusz. Obojgu nam zależy, żebyś się stąd wydostała. Tobie, bo chcesz wrócić na wolność.
Mnie, bo kiedy spotkasz się z Detlafem, skończy się rzeź w mieście. Najpierw mnie demaskujesz. Ląduję przez ciebie w więzieniu. A teraz przychodzisz po prośbie? Proszę, jakie życie płata figle. Normalnie powiedziałabym ci, żebyś się pieprzył, ale z tego, co mówisz, giną przypadkowi ludzie. To nie była część planu. Detlaf miał zabić tylko tych, którzy zawinili. Nikogo więcej. Niech będzie, Wiedźminie. Przyjmuję twoją propozycję. Sztama. No to sztama. Niechaj będzie. Tak męsko bardzo. Wygnano cię z powodu klątwy czarnego słońca, prawda? Mhm. Okrutne księżniczki. Mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba. Jedną z was nawet spotkałem. Renfri z Krayden. I co? Rzeczywiście była potworem? Na pewno była okrutna. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłeś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. Skoro już o tym wspomniałaś, czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaf? Crespi, Dilak, Lacroix, Peyrac, Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez słowa sprzeciwu. Wiesz, takie dostali rozkazy. Mhm, ale Crespi nie dostał rozkazu, żeby pobić mnie na hajem do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. A Dilak nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. To ciekawe akurat. To wiele tłumaczy. Zdziwiony, prawda? Jak znam życie, już wcześniej mnie osądziłeś. Zanim nawet usłyszałeś moją wersję. Wszyscy tak robią. No, akurat niekoniecznie. Nawet w prawdziwym życiu tak nie robię zazwyczaj. Zazwyczaj nawet jak ktoś robi coś pojebanego, to wolę usłyszeć drugą osobę. To jest u mnie fajne, że właśnie nawet jeżeli wszyscy by na kogoś powiedzieli, że to jest chuj, chuj i taki, i taki, i taki, to i tak lubię z tą osobą porozmawiać i dać jej szansę, żeby powiedziała swoją wersję i żebym przekonał się na własnej skórze, czy to prawda. Powiedz mi coś więcej o tym miejscu. To iluzja, tak? Mhm. Stworzona przez Arturiusa Vigo. Odgrywałyśmy tu za Narietą scenki z ulubionych bajek. Ta wiedźma nie sprawiała wrażenia, jakby chciała się bawić. Magiczna entropia. Niepodtrzymywane zaklęcie zaczyna się z czasem rozpadać, dziczeć. Anna Henrietta wybrała niebezpieczne miejsce, żeby cię uwięzić. Pozory mylą. Bohaterowie bajek nie zaatakują mnie, o ile ich do tego nie sprowokuję. Ale ty jesteś tu obcy, więc lepiej miej się na baczności. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Mhm, pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jedno z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, postanowiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak... Powoli. Ten chłopiec... To był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Nie. Wspiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku olbrzyma. A to kojarzę. I my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasole. Chyba była taka bajka, kol w butach. Czerwona, i oni i tak samo z tymi fasolkami coś robili. A z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać Józia. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. O, idealnie socioska zjadłem. Ostatnio w ogóle widzę... O, na polanie to potem powiem.
To kawałek stąd, na prawo od domku wiedźmy. Ostatnio widzowie nie mam za dużo siły. I tak te odcinki są takie trochę, mam wrażenie, przymulaste. Bo ja nawet nie wiem, co się dzieje. Bo jak coś to nie jem węgli, dopiero teraz jem ciastka, więc teraz będę miał energię. A tak na co dzień przechodzę z powrotem na keto. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Także... Także tak, widzowie, jakbym ostatnio przez te odcinki był taki przymulasty, to ja nawet nie pamiętam za bardzo, co ja robiłem przez te ostatnie odcinki. I w życiu też za bardzo nie pamiętam, co robiłem. Jakbym się tak spytał, co robiłem wczoraj, to ciężko by było z odpowiedzią. Tak jak mówię, brak węgli, no niestety przymula strasznie. Ale no co, keto oddaję. Znaczy keto. No powiedzmy, to nie jest takie, że wiesz, że mam mega rozpisane jakieś to keto. Tylko tak po prostu przestaję jeść węgle i zaczynam tłuszcze i tak dalej. I przechodzę sobie na keto. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. Wcześniej też byłem na keto, ale postanowiłem, że coś jest nie tak z moim brzuchem, że zaczynam się czuć jakoś dziwnie i że warto by było może gdzieś tam witamin zaczerpnąć, trochę zjeść normalnego jedzonka. Także z powrotem... Jednorożce! Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Ja biorę różowego. Także z powrotem tutaj przyszedłem na jedzenie węglowodanów. Dobra, jeden jest, a drugi? Poradzisz sobie? Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. A mnie zgoła oczy. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. No, także byłem na keto, przeszedłem na węgle i teraz nauczę o co na keto, jak coś. Także jestem troszeczkę przymulasty. Widziałem coś po lewo, było coś ciekawego jeszcze. Tam coś jest. A tu też, łe! To on, Jusio! Zaraz go zagryzą! Spokojnie, Jusio! O kurde, ty! Ja im nic nie robię tym wilkom, czekaj, bo to może magiczne wilki, trzeba srebrnym mieczem. Ty, kurwa, ani tym im za bardzo nic nie robię. Ale chyba tym więcej trochę. Ty, mocne są to tak zwane stworzenia, co jest grane, Kurde, jakie ja mam beznadziejne miecze, chyba mi się wydaje, nie? Wziąłem najlepsze, co miałem, chyba weku. Płoń! Szmulcu jebany. A my nie mamy tego zaklęcia? Że po użyciu znaku zadaje większy damage, czy coś? Chyba tak, nie? Pyk. Aaa, to jest jednak zajebiste, bo ja zadaję jakby damage większy. Patrz, jak użyję Igni, to pizgam mu takim płonącym mieczem i go podpalam. Zaraz go zagryzą. Jak użyję Quena, to pizgam mu jakimś innym. Znaczy inne obrażenia, chyba wysysam z niego krew. Jak użyję Arda, to też coś innego. To jest w sumie fajne, ty. Nowe zupełnie umiejętności. Mechaniki. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego trzema fasolkami. Wcale, że nie wiem. A w ogóle to uwaga na wilki! To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? Ale on wszystko kłamie, to. O, na pewno nikt jej nie połknął. A, dobra. Nie, na pewno nie. Oczywiście, ale gdyby. To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem. Najbardziej ludzkim człowiekiem w całej bajkowej krainie. Ludzie! Wilki! Chodu! Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt.
trzy razy nikt. Na pomoc! Wilki! Czyli pewnie leży w czerym polu, ale pilnują go. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. Czyli pewnie na górze jest. Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Wi! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki! Czyli generalnie tutaj możemy w sumie każdego zabić, bo to nie są postacie, które żyją. Chyba. Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. Mhm. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty. Dla Wiedźmina to powinna być całkiem chyba ciekawa misja. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I cesarz? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każe złotej rybce wyjść na brzeg? O, patrz! Nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Co? O kurwa! Skrzoty! Trochę wyglądałem jak nekery w kapturach. No to są pewnie nekery w kapturach. Chyba nawet dźwięki jak nekery wywołują. Dobrze, że mniej biją niż nekery zwykle. Oj. Dzięki za pomoc. Dobra, idziemy po prawo. Ładna ta kraina. I te oddalone góry nie wyglądają tak najgorzej z drugiej strony. Całkiem ładnie wyglądają, to też jest rzadkość, bo zazwyczaj te góry wyglądają tak, średnio. Czasem niektórzy się nie pierdzielą, tylko tam PNG wpakują, a tutaj widać, że to jest fajny modelek 3D, przynajmniej tak wygląda. Bardzo ładnie to zrobili. Oj, zimno tu coś. Świeży towar. Tytoń, fistek, tabaka, alkohole od absyntu pożytnią. Zapraszam. Dziewczynka z towarem. Dawniej dziewczynka z krzesiwami. Informator poszukiwany. Z jednego z moich jajek wykluło się jakieś brzydactwo. Podejrzewam, że kaszka puściła się z którymś z sześciu łabędzi. Chociaż ta wszystkiego się wypiera. Za dowody świadczące o jej winie dobrze zapłacę. Zapewniam pełną anonimowość. Kaczor. Wczoraj na balu tańczyłem z kobietą o jasnych włosach, spiętych w kok i niebieskich oczach. Kiedy wybija północ, uciekła gubiąc szklany bucik. Łapy precz od mojego łóżka. Dowcipnisia, który wsadza mi ciągle coś pod materac, ostrzegam po raz ostatni. Jeśli cię przyłapczę, każę wymatorzyć, przypiekać gorącym żelazem, zdzierać skórę pasami, a na koniec rwać końmi. Dzieci niechciane przygarnę, najlepiej takie przy kości, chociaż chude też mogą być, wiedźma. Zlecenie, zdesperowana gęś, mieszkańcy bajkowej krainy, ktoś dymie na moje życie, odkąd sprowadziłam się tu z zamku w chmurach, czuję się obserwowana. Zlecenie, zdesperowana gęś. Nowe zadanie, gęgę. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Tak. Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Będziemy wykonywać tę misję, tylko zaraz. Najpierw chciałbym porozmawiać tutaj z dziewczynką z fistechem. Magiczny pył. Wiedźmin. No, ale daj mi pogadać. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Okor w budo. Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale
Wiecie, jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, nie kradzione, rybko. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Ja mam odwrotnie, jak patrzę, kochani, w przeszłość, to... chodźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, Straszycie mi klientów. To przypomina mi to stare, złe czasy. Znaczy, nie no, dobre czasy, tylko na pewno byłem gorszym człowiekiem kiedyś. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę. Cieszę się, że dzisiaj patrzę na siebie i... Ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nie wiem, co już mówiłem. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. No to wykładka, wykładaj karty Gwinta. Proszę cię, zagrajmy o wstążkę. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W Gwinta nie mam sobie równych. Ja też jestem mistrzem wszystkiego. Ale fajna muzyka. Zajebista. Wow, łowca wielu rybów. Fajna karta chyba. Ale zostawiamy te karty, jakie mamy, wydaje mi się. Dawno w Gwinta nie grałem w sumie. Dobra, to, spiek, tu, róg. Róg można by było wymienić. Kurde, dziwnie za dobre karty mam wrażenie, mam. Czyste niebo możemy chyba wymienić. Wymieńmy go też. Dobra, Lamberta dostaliśmy. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Trzech szpiegów na samym początek? Może być. Jeszcze tutaj w razie czego mamy manekina, także... O, właśnie. Na wypadek, gdyby on mi zrzucił takiego szpiega. Dobra, no raczej to wygraliśmy, jak już czterech szpiegów mamy. Raczej GG. Dziecko mu będzie wygrać, jej. Róg. No to jest trochę przewalony ten róg, ale i tak gramy tą kartę, on będzie miał 0 punktów. On gra to nadal. Kurwa, to ja też gram nadal. Również gram do końca, jebać. Myślę, że chcę wygrać tą rundę, on ma 3 karty. Przeciwnik spasował, piękna sprawa, ja też pasuję. Dobieramy sobie kartę. Nie powinniśmy dobrać karty? Jesteśmy z Kerigę, a nie tego. Dobra, to co? Tirilda. Pyk. Wesemirek. Piękna jest Natalia. Na Gwencie Reduksie. Absolutnie przepiękna. Cyk. Crazy. No właśnie, a co on robi w ogóle? Kompletnie zapomniałem o jego umiejętnościach. Myślę, że może mi szpilę mocno wbić tutaj. No jeszcze pyk tego ziomka. 84 punkty. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Szlak. No, słowo się rzekło. Wstążka jest twoja, a teraz spadajcie. Pokaż mi towary swoje. No daj fistech, no. Gerward. Potrzebujemy trochę energii. Speeda. Nie no, wracaj! No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. Spoko.
Dobra, mogę tam wejść jeszcze do tego miasta, bo mi się wydaje, że w tym mieście będzie całkiem ciekawie. Ja bym chciał tam jeszcze zobaczyć, co tu się odpierdala. Jakieś może jeszcze ciekawości tu znajdziemy, jest to bardzo ciekawa. No, gołąbki. Jest to bardzo ciekawa kraina. Co tam w ogóle masz na sprzedaż? Chciałbym ją jeszcze zwiedzić. Pokaż, pokaż. Magiczny pył. To są chyba okruchy magicznego lustra. No, są to zdecydowanie rzeczy, które nie znajdziemy na powierzchni, tak mi się wydaje. Magiczne grzybki. Zatrute jabłko. O kurwa. Regeneracja żywotności. Korki od butelki? Od butelek? Sztuczne zęby. Piernikowy ludzik. Zaczarowane jedzenie. Bo tak przez chwilę sobie pomyślałem, że ona może z tym... Tracimy tu... To jedzenie może mi dawać tutaj większy regen życia, nie? W końcu to magiczne jedzenie, ale no, chyba niekoniecznie. Do domku raczej żadnego też wejść nie będziemy mogli. A będziemy mogli chyba udać się tutaj na górę. No, ale nie ma nic tu ciekawego. Dobra, w takim razie czas udać się dalej. Ja najchętniej to ja bym sobie teraz wykonał to zadanie dla gęsi. To zadanie poboczne. Udam się do domu gęsi. Przeczytajmy sobie opis tego zadania. Mieszkańcy krainy Tysiąca Baśni też mieli swoje problemy. Gęś Balbina na ten przykład miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje i chce zrobić jej krzywdę. Wywiesiła więc stosowne ogłoszenie na miejscowej tablicy. Znoszący złote jaja ptak miał szczęście, że w okolicy pojawił się wiedźmin. Jako że w świecie iluzji czas płynął inaczej, Geralt mógł z czystym sercem podjąć się tego nietypowego zadania. Czemu by nie? Zobaczymy, co tam się będzie działo. Daleko tak też jakieś turbo nie mamy. W ogóle mam mapę tego miejsca? Nie mam. No co ty nie powiesz, kurwa. Wkurzały mnie te skrzaty, ale może śmigło by na nie fajnie działało. Zdecydowanie jest to skuteczna metoda odpędzania skrzatów. Srebrny miecz oddaje. O kurde. Oj, jaskółeczka. Kurczę, no wkurzałem, bo one się będą pojawiać często i będzie trzeba z nimi walczyć ciągle. Taki wrzut na dupie te skrzaty. Nie są jakieś... O kurde, jaki cios mocny w ogóle. Dziwny taki. Ło. Tu coś w ogóle jest. Czekajcie, zaznaczymy sobie może tutaj. Nie mamy tutaj jakiejś misji? Ej, uważaj, Waść! Okej. Macie tu mini domki, spoko. Calineczka, możemy z tobą mogę z tobą porozmawiać? Ej, uważaj, Waść! Wiem, że mogę ją rozgnieść. Ale chyba porozmawiać nie możemy aktualnie przynajmniej. Fajnie, ja zawsze lubiłem takie miniaturowe miejsca. W Polsce też mamy takie miniaturowe... Miniaturowe muzea. I tam są właśnie miniaturowe rzeczy. Fajne, byłem kiedyś w takim. Zawsze mi to sprawiało jakieś taką mega frajdę. O, to domki świnek, kojarzysz, nie? Były sobie świnki trzy. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co pamiętam, idę najpierw wykonać... ...leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. Ta może być to. Najpierw udałbym się do gęsi i wykonał moje zadanie poboczne. Na początku. Użyj wiedźmiński zmysłów, by odnaleźć gęś. Złamane. Doszło do walki. O kurde. Gę. Aktualizowano Wierzę. Zadanie. Gęś musiała mocno bić skrzydła. O kurwa! Jak zwykle. Skurwysynu ty! Dobra, śmigło. Bardzo skuteczna metoda walki. A te skrzata atakują w ogóle tą laskę, z którą my jesteśmy? Chyba nie, nie? Ale nie wiem, jak ona się nazywa. Siana? Chyba ta. Chyba nie, bo ona jest jakby mieszkańcem, powiedzmy tutaj. Ta cała iluzja została tak stworzona właśnie pod nim, hej, nie? Patrz, Janne Herriette. Jakiś owoc czy coś? Złote jaja będą. Bandyta? Jaki kurwa bandyta? Rumcajs! Skurwysyn! Ty, ale to ja chyba srebrnym mieczem muszę z nim walczyć, co? Bo one są iluzją.
Dobrze mówię? Oj, chyba dobrze. Tu sam srebrny miecz zawsze jest używany. Oj, dobra, użyjmy igni. Czemu nie mogę użyć igni? Nie mam adrenaliny. A ja bym w ogóle potestował coś innego, na przykład Jirden bym użył i teraz bym pyk z miecza. Nie wiem co nałożyłem na niego. Room's Eyes, who you? Mam takie, jak byłem mocno oglądałem Room's Eyes'a. Mam go. Lepsze jaja złożę na wolnym dubitku. No nic. Gdzie klucz? Ty, to jak ona nie umie mówić, to... Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. To jak umie pisać? Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną fasolkę, ale nie będę narzekał. Ale to musiało boleć. Takie jajco. Naprawdę przyjechałeś tu aż z północy z powodu zlecenia na bestię? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie spędziłem kiedyś w Beauclair kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie tu ciągnęło. No tak. Jeśli raz odwiedzisz to sam, zawsze będziesz chciał wrócić. To taka boczna poświata, to co widzicie. O, to wcześniej mówiłem, że był taki film właśnie i oni wchodzili też do takiej poświaty i tam znajdowali różne zmutowane rzeczy. Fajny był ten film. Tak, dokładnie taka sama poświata i ona jakby pochłaniała coraz więcej ziemi. Ale już więcej nie będę spoilerował. Jakby ktoś tego filmu jeszcze nie widział, ale polecam generalnie, był całkiem przyjemny. Tęcza! O kurde, a mogę iść na koniec tęczy? Może znajdziemy tam coś ciekawego. Nie, chyba niekoniecznie możemy się tam udać. Chyba nie da rady. To jest jakaś wieża jeszcze. Mogę tu wejść? Mogę. Czy jest tu coś ciekawego? A mogę chyba iść do tęczy. Poczekajcie, kurwa. No nie będę sobą, jak nie pójdę. Może znajdziemy tam coś ciekawego w tej tęczy. Nie ma to się spieszyć. Jest tu coś ciekawego? Jest garnek złota! Ła, kurwa. Moje uszy. Oj. Ostrożnie, ostrożnie, jest kółeczka. Oj! Oj, wariacie! O, ty kurwa. Gagatku. O, no, jak używam kłęta, to ja mu wysysam później energię z niego. Fajne, nasze życie. Złota kula, złota nić. Nie fajna ta tęcza. Myślałem, że znajdziemy garnuch złota. Czy był generalnie garnuch złota, ale... Pieprzony się zamienił w panterę. Czy nie o to mi chodziło? Dobra, chodźmy do tych świnek i zobaczmy, co tu się dzieje. Mogę tu kiedyś zapukać? Ardem muszę pierdolnąć? Oj! Oj, oj, oj! Bandal hendozony na niego? Panowie! Kurwa, a co miałem innego zrobić? Odbuduję, panowie. Jesus. To co, miałem jakąś inną opcję? No, myślałem generalnie, że zapukam, ale... Ostatecznie... Nie miałem takiej opcji, no to... Co miałem zrobić? Nie mogę nic zrobić. Dobra, do grzyba, żebym nie mógł wyjść stamtąd. Dusimy, podduszamy. Kurwa, jakie tanki. Te potwory. Na jednym się skupmy najlepiej. Ale nie biją też dużo. Są tanki, donki tanki, ale nie biją jakby jakieś mega duże obrazy. Bo są spokojnie, myślę, ja takim konstant z biciem, mieszem pokonamy. Po trochu. No już jednego niestety nie ma, świnki.
Panowie, poddajcie się. Ta walka jest bezsensowna. Powinniśmy się miłować, radować, cieszyć życiem. Kurczę, a na nie może by było jakieś tego. Petarda jakaś fajna. Właśnie może byśmy mi ta bomba wymerytował, w końcu to są... To jest wszystko iluzja. Może by był dobry pomysł. O, duś, duś, Gerwar, duś, śmigło. Pyk. Pyk. Chodź, chodź, chodź. Pyk, pyk. Dobrze by było przydusić pod ścianą i wtedy użyć śmigła. Ty, no to się za dużo o fasolkach nie, kurczę, nie... Nie dowiemy. No to prawda, jest zawzięte, no. Dobra, jeszcze jeden. Miecz mi się kończy, miecz mi się kończy, mało damage'u. A, to może dlatego takich powoli bije, w sumie. Mi się miecz zepsuł. 50%. Co warto było tutaj zwaną naprawkę rzucić. 15, 15, ojojoj. Nie mam już więcej naprawek? Teraz mam tylko 90% mogę naprawiać taką naprawką? No, aż mnie boli trochę. Ale dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Magiczny pył. No i rozdupcona cała magiczna ta. Magiczna kraina. Jak tu przyjdziesz z powrotem ze siostrą, to nie będzie czego szukać. A jest niebieska fasolka. Zły wiedźmin huchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Szczątkowe, ale tak, mam. No proszę, człowiek niespodzianka. Co tam jeszcze kryjesz w zanadrzu? Na przykład całkiem nieźle śpiewam. O pannach z Wikowaru, rzecz jasna. Ale to może innym razem. No dobra, my tu gadu gadu, a robota czeka. Oj, oj, oj. Szukamy dalej. Chyba się Gerwald spodobał tutaj. Jak ona ma na imię? Siana? Siana? A czemu mi po całą postać biega? Nie. Halo? W ogóle nie lubię magii, iluzji, portali. Co się dzieje? Zawodne to wszystko. Siana. Kawaler starej daty, co? Lubię tak. No, no, widzę. Jest ze mną te numery. Podła... Podły jaszczurze. Zmijo. Nie dam się nabrać. Jak inni. Na litość i współczucie. I... ruchanie. Kurwa, ile tych skrzatów jest? Zdecydowanie za dużo. I od się dupce, no. Czekam, może jakieś śmigło, tylko nie mam niestety... adrenalinki. Trzeba cios i unik, tak jak z tymi. Jak z nekerami. Cios i unik, bo to najlepsza taktyka była. One walczą jak nekery. To są generalnie modele nekerów, tylko tak jak mówię. Z kapturami. Ja, że nie mogę też z nich nic podnosić. Byłbym zdecydowanie dużo bogatszy, niżeli jestem. A tak z ciekawości, możemy tu popłynąć i zanurkować? Zawsze wchodziłyśmy na górę po warkoczu, ale... nigdzie go nie widzę. Dziwne. Znajdziemy inne wejście. To wieża długowłosy? Nie ma nic tu ciekawego. Jeszcze wyższe niż ją zapamiętałam. Czekaj, czekaj. Pamiętasz, co Juzio mówił o trzeciej fasolce? Jest u łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak. A, no, no. Musi być to. Chodź. Czyli to u długowłosej daleko nad ziemią. Rozumiem, aluzja. Tam coś jeszcze ciekawego. Się podciągnąć. Tam cię głową pokazał jakiś koń. Skoro tak mówisz, ja poczekam na dole. O kurde. To nie jest moja mocna strona. Damy radę, Gerwart? Dobra, tutaj damy. A to kto to? Ktoś martwy. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. Okej. Okay. Chyba nie tak to było w tych bajkach, tak mi się wydaje, ale... co ja się tam kurwa znam.
Tylko żebym ja też za karku nie skręcił. Niebezpiecznie tu zdecydowanie. Ale ładna kraina, bardzo ładna. Z taką grafiką, jaką ja mam. Czyli najwyższą, wy też macie w 2K. Wydaje mi się, że totalnie OP to wygląda. 60 klatek elegancko jest, więcej się nie da. Ale, a szkoda. A z drugiej strony, no pliki, które miałyby 120 klatek, jakbyś wrzucał na YouTube, miałby, no myślę, że dwukrotnie więcej gigabajtów. Czyli jak ja wrzucam niektóre z tych plików, mam 14, około czy tam 14 gigabajtów. Po jednej, każdy, no praktycznie każdy plik ma 14 gigabajtów, no to to by miały około 28 gigabajtów. Myślę, że YouTube nie nadążyłby tego gdzieś pomieścić, nie? Na jakiś dyskach czy... O kurwa. Ły! Za późno! O kurwa. Tego się akurat nie spodziewałem. Pamiętam, byłem na takim filmie Disneya chyba właśnie w kinie. Mi się wydaje. Odnośnie właśnie długowłosej. Długowłosej? Czy jakoś, ona się jakoś inaczej nazywała w tym filmie. Złotowłosa chyba. No w każdym razie byłem w kiniach, byłem młodszy. Byłem też na Meridzie Walecznej. No z tego co pamiętam. Same bajki. No tak generalnie jak byłem młodszy, chodziłem mocno do kina. Później już nie za bardzo. Już nie lubię kin. No jakbym miał blisko, to bym się udał do kin. Ona się zregenerowała do full hapy. Kurczę. Może jakbym miał blisko kino, to bym pewnie się udawał do kina, ale że mam daleko, to nie za bardzo mam ochotę. Nie mogę jej jakoś odciąć z tego, żeby ona się nie regenerowała? Kurwa, ałajajajaj. Czekaj, bo zaraz się wyjebia jaskółka. Nie mam już jaskółki, oj, niedobrze. Wyśmienity wiatr północny. Nie bełcik, tylko północny wiatr. Dobra. Idealnie, czas. Dobra, kituwa. I może w nią też północnym wiatrem. No, ona z duchem, więc ciężko raczej. Już się domyśliłem, na szczęście dużo nie bije, więc gituwa. To mam wrażenie, że ona jak mi pierdolnie, to mi przed chwilą cała adrenalina zeszła przez nią. Miałem full adrenalinę i nagle nie miałem adrenaliny. Długowłosa. Możemy przeczytać wpis w bestiariuszu, tylko nie wiem, czy ją znajdę gdzieś. Wampiry, upiory, jest. To powinno być przynajmniej. Upiór z obrazów, pamiętamy. Kim długowłosa. Na co mi te włosy, skoro i tak nikt z... Wyzbroj nie potrafi się po nich wspiąć. Ostatnie słowa długowłosej. Możecie sobie przeczytać, jeżeli macie ochotę. A my szukamy co? Fasolki. Złota kula. Gdzie mogę sprzedać? Proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. To może ja bym teraz zeskoczył stąd. Istnieje taka opcja? Znaczy, opcja pewnie istnieje, ale nie wiem, czy jest to kurwa dobre rozwiązanie, szczerze mówiąc. Czy ja mam pod sobą wodę? No co? Oj, tak skacze Gerward, że chyba mam. Git. O, podnieś, prochy. I jak? Fasolkę mam, ale długowłosa. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Dzisiejsi facet. Mięczak i modnisie. I dlatego to prawda. Sobie reject modernity. Detlaf. On był narzędziem. Embrace muscularity. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Ale grzybole wielkie. Od początku chciałaś go użyć? Nie. Na początku po prostu mnie zaintrygował. Wiesz, jak to było? Kilka lat temu w Metinie miałam tam opchnąć łupy u znajomego pasera. Oj, też kiedyś opychałem jakieś łupy na Metinie. Kiedy się targowaliśmy, do środka wszedł Detlaf. Dwójeczce. Srebrny świecznik. Trzymał go przez sukno. To mnie zaciekawiło.
Wyszłam za nim, śledziłam go, ale szybko połapał się co i jak. No tak. Nadludzkie zmysły. Skręcił w ślepą uliczkę. Kiedy weszłam tam za nim, wyskoczył zza węgła, a pokazał zęby. Chciał mnie wystraszyć. Ale to nie zrobiło na mnie wrażenia. W końcu sama jestem potworem, co nie? Wyższy wampir nie zrobił na tobie wrażenia? No. Nie wiem, czy gratulować odwagi, czy współczuć głupoty. Zawsze dobrze dogadywałam się z groźnymi miliczkami. To miała być aluzja do mnie? O matko, świat nie kręci się wokół ciebie, Geralt. Ale w gruncie rzeczy trochę go przypominasz. Dusisz w sobie emocje i udajesz obojętnego. No, jak każdy samiec praktycznie. Gdy poznałam Detlaffa, jakoś instynktownie wiedziałam, że on tak naprawdę nie chce zrobić mi krzywdy. Że próbuje mnie przegonić, bo sam się boi. Teraz już rozumiesz? Powiedzmy. I co było dalej? Zaczęliśmy rozmawiać. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i się we mnie zadurzył. Z początku mnie to nawet bawiło. Ale tylko z początku. Bo on nie kochał jak człowiek, tylko jak zwierzę. Na zabój, bezwarunkowo. Dziko. Ciężko odwzajemnić takie uczucie. Nawet komuś mniej pokiereszowanemu ode mnie. Więc któregoś dnia po prostu zniknęłaś? Tak, nie dałoby się inaczej. On by nie zrozumiał tych naszych... Zostańmy przyjaciółmi. Nie zasługuję na ciebie. To moja wina. Ale potem, kiedy postanowiłam, że jednak wrócę na stare śmieci, przypomniałam sobie o nim. I pomyślałam, że może mi się jeszcze przydać. I grasz z ogniem. Pewnie, że tak. I albo się poparzę, albo puszczę wszystko z dymem. Innej opcji nie ma. Ambicje ma wysokie. Po tym wszystkim, co zaszło, nie boisz się spotkania z Detlaffem? Poradzę sobie z nim. Skąd ta pewność? Ty na niego patrzysz jak wiedźmin i widzisz potwora, a ja... Wiem, jaki jest naprawdę. Możesz być spokojny. Dobra, chodź. Jeszcze trochę i będziemy mogli się pożegnać z tymi cholernymi bajkami. Też słyszę, że już posijanie, kurwa. A my zostaniemy powieszeni przez Annę Henriettę i tak się skończy nasz dodatek, takie mam wrażenie. Dobra, mamy jeszcze faktycznie dwie lokalizacje, które możemy odwiedzić. Pierwsza to jest Niedźwiadki, a drugie to jest... Błędny ogień. Dom... Chyba chce mi coś pokazać. Dom babci. Uważaj. Nie można im ufać. Pójdźmy za nim. To się może z tego stać, prawda? No tylko jakby szybciej jeszcze podupcał, to by było super. O! Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, jak się tu zabłąkał. Dawniej co jakiś czas natykałyśmy się na takiego Zanarietto. Błędnych rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc niektórzy zakradali się do bawialni i wchodzili tutaj w poszukiwaniu swojej damurki z bajki. A potem dopadły ich skrzaty. Co za ironia. Ciekawe bardzo. A my zabraliśmy jakiś zajebisty secik, w sensie... O kurwa! Naprawdę zajebisty secik. Co to jest, chłopie? Ile to obrażeń, znaczy... Ile poncerza więcej? Zakładam to. Fajna to zbroja ogólnie. Wydaje mi się, że dość niespotykana. Nie no, to jest taka standardowa zbroja, no tylko się świeci mocniej. To jest jedyny atut, a mogę przefarbować ją? Niestety nie mogę. Pewnie istnieje modyfikacja, już mówiłem o tym, która by nam pomogła w takiej sytuacji, byśmy mogli naprawić, aczkolwiek takiej modyfikacji na aktualnie nie posiadam i raczej już posiadać nie będę, bo to praktycznie końcówka giereczki, to już nie ma co się bawić w modyfikacje. Bo no są problemy czasem z tymi modyfikacjami, także myślę, że sobie odpuszczę. Szkoda, że generalnie nie dostawaliśmy barwników wcześniej. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy w Velen mieli barwniki i tak dalej, nie tylko w Tucson. Te wszystkie rzeczy to mnie jeszcze tak najbardziej kłuje. Że fajnie by było, jakbyśmy mogli się troszeczkę wcześniej pobawić tymi barwnikami. O, tu sobie naprawimy jeszcze miecza.
No i chyba cacy, chyba gituwa mi się wydaje. Niechaj będzie, załóżmy to. Idźmy dalej. A, jestem przeciążony. Kurde, musiał wyrzucić te miecze. Z drugiej strony to i tak jest koniec gierki, one mi się raczej kurde nie przydadzą z weku. Szczerze mówiąc, sortuj według ceny i wypierdol mnie wszystko. Gdzieś ten błędny ognik mnie prowadził, a to tutaj, tak? I już dalej jakby zniknął chyba. Dobra, to idźmy do trzech niedźwiadek albo do domu babulki. Do domu babulki mamy najbliżej. Ała, coś mnie szczena boli. Aj, co jest? Więc chodźmy do domu babulki. Wydaje mi się, że... A, wydaje mi się, że w domu babulki faktycznie znajdziemy tego. Znajdziemy tą fasolkę, dlatego wolałbym najpierw do wilku, znaczy do niedźwiadków iść, ale... Siema, co się dzieje? Słuchaj, no, możemy porozmawiać... Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsa. O, Siana, kopelat, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No! Czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co? Teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz znaleźć jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnali. Tak, rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne, a ta już z groźbami, cała Siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo, ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili. Że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Ale musieli mieć w CD Projekt Red zabawę, jak to pisali te scenariusze. Nerwus tego wilka? Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię, pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. Rozumiem, że to było nawiązanie do jej samej. Co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec, to proszę, wykaż się. Wskocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! Woman. Ha, ha. Cytując klasyka. Czy powinno być... Dobra, myślę, że... Dobra. Czas skoczyć do studni. Myślę, że czas skoczyć do studni będzie w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Widzimy się jutro, godzina 14:16. Szkoda, że musimy dzisiaj zakończyć ten odcinek. Chciałbym, żeby on był dłuższy, no ale myślę, że koło godziny wystarczy. Wpadajcie na Discorda, na Twitcha, na mój drugi kanał. Dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Do jutra. Cześć.